A co budeme dělat dneska? Dneska nebudeme dělat hlavní úkoly, rozhodně ne. Ale mohli bychom udělat nějaký... Toho kupce v Novigradu bychom mohli. To je, myslím, ten... Ten gnom, ne? Bo król Radowit tak rozkazał. Bez glejtu nie przepuszczamy nikogo. To ja mam glejt. Świetnie się składa, bo akurat mam glejt. Tak? No zobaczmy. Panie podrobiony. No dobra, przechodź. Ty doslova tady tvůj kolega mi ho dal. Otázku. Já když hraju Zaklínače, tak si vždycky ze začátku řeknu, jak to budu hrát, podle čeho se budu rozhodovat v dialozích, anebo komu pomůžu, komu nepomůžu. Zrovna tenhle save, jsem temerský partizán, to znamená, pomáháme partizánům temerským, Vernonovi a tak dál. Zatím jsme ho nepotkali, ale škodíme Nilfgaardianu a hlavně hraju Zaklínače školy, jakoby školy, samozřejmě Geralt je zaklínač školy Vlka, ale my tady děláme, že budeme školy Gryfa, to znamená znamení budeme používat hodně, prakticky jenom znamení, asi mimo tady těch univerzálních skillů, jako jedlík je fajn, protože to prakticky to je heal na hodně dlouhou dobu, takže jo, to byla moje hodně dlouhá otázka. Jak hraješ Zaklínače ty? Hathor je tady? Nebo tady? Tady je Vivaldi. Tady je ten zbrojířinej. Já nevím, jestli Hathor mě může opravit. Už, protože my jsme mu ještě nepomohli. Ale byl si close. Pát rodu z Packých. Tam je, tady v tom questu je Leto. Leto z Gulety. Ale jenom někdy. Uvidíme, jestli ho tam budeme mít. Budeme se rozhodovat podle sebe. Nepojedeme podle nějakého scénáře, jenom aby tam byl. Šiši, říct, že si ho nezabil. No, to je problém, protože já jsem dal ze začátku, že nechci jakoby... to propojit se Zaklínačem 2. Takže ten týpek se mě neptal vůbec. Že jo, jinak on tam přijde za tebou, takový ten úplně nejvíc nesympatický borec. A ptá se tě, co se stalo, že jo? Tak to tam nebude. Je to možný, že tam nebude. Proběhli celý Novigrad. A ještě je to 16 metrů, tady bude tabule. Portneme se. Tamhle to už jsme vylutovali. Tak dobravko. O co pošlo? Patrzno. Co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Když ho nahraješ, tak se tě to neptá. Ty mi děláš simulovaný. Jo, simulovaný a pak se tě to... A pak se tě to ptá. Když to nenajde safe. Co się z nim stało? Nebo když ho nenahraješ. Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Możemy je zabić. Mógłbym się zająć z tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Dobrawko, nie płacz. Wszystkie potwory?
Ano, všechny zabiju. Pojď klepničko, jedeme pomoct tady starý paní. Mně je hrozně líto. A přemýšlím, že tam nebudu lootovat v tom stavení jejím, ale, nebo v tom sídle. Ale zároveň nevím, jestli tam někde v bedně nebude třeba nějaký klíč nebo něco, co budu potřebovat na splnění nebo na odemčení něčeho. Jo, pravděpodobně nejošklivější armor, co se mně nelíbí, nevím, jestli to je zmije nebo čí, ale je to bez těch rukávů, jenom taková vesta. A potom právě to, co pojedeme my, to znamená škola Gryfa. Ježíš, leší level 20! Tak se tu měj, starý lesní duchu. My máme ten už ten special Irden. Ne? On je tady někde schovaný v té stodole, ne? Nahoře, tamhle by bylo leto. A pod ním ty pasti. Tak vrať se k Doubravce. To je všechno? To není všechno. Já vím, že to není všechno. Myslím, že nás tam táhne ten zvuk. Ne, to je nějaký potvorák, ale tady? Od bardzo dawna nikt tu nie wchodził. Ne, necháme jí to, babičce. Chudák, nějaký sedlák ji vyhnal. Dziwne. Te ściany postawiono później niż pozostałe. Dziwna rzecz, widzi Geralt. Lub za ścianą. Cóż, zdarza się nawet w najlepszych rodzinach. Mężczyzna musiał mieć około 30-40 lat. Kilka wyrwanych kartek. A tak nadešel čas mé smrti. Hladem, ve tmě, sám ve svém vlastním sídle, zatímco mi sluhové přinášejí čerstvou sklizeň hned za těmito zdmi. Mé výkřiky nejsou pro nic platné. Z mého kamenného hrobu neunikne žádný zvuk z hrobky. Žádný zvuk z hrobky, do které mě Radomír uvěznil. Ale to není to nejhorší, co mi provedl. Ukradl mi Doubravku. A tak ho proklínám. Tisíc kledeb svolávám na Radomíra z Gorsvelenu. Ne za to, že mi vzal život, ale za to, že mi sebral tu, která mému životu dávala smysl. Pokud někdy někdo najde mé ostatky a tento dopis, prosím, vyhledej moji sestru Doubravku s Packou a pověs jí pravdu, že jsem byl zabit mužem, který jí svedl. Mužem, kvůli kterému mě opustila. Darebákem z Gorsvelenu. Udeřil mě ze zadu, odtáhl mě sem a pak mě zde zazdil, zatímco jsem byl ve zvědomí. Neměl ani odvahu podříznout mi krk. A přesto všechno, doufám, že ji učiní šťastnou. A pokud ano, budu odpočívat v pokoji. Ale jestli ji zklame, můj duch ho bude pronásledovat až do konce jeho mizerného života a on zemře tak jako já. Sám a zapomenut. I tak umírám v temnosti. To je asi všechno, když teda leto tady není. Strejda z Gulety. Tak pojďme za Doubravkou. Vyhneme medvěda. Ty vole, tady máte medvěda za barákem, nevadí vám to? Je, hele, co to je za vesnici? Víte, že všichni umřete asi, když se já rozhodnu? U starostíku. Máš moc práce, jasný, sorry, chápu. Pes kmání, věnuj svého Azora komukoliv, kdo se o něj dobře postará. Slíbí, že ho nesní. Je to krásný vychovaný voříšek, zbožňuje ruku, která ho krmí, ale já už ho nemám čím krmit. Skvěle pohlídá stodolu a zahradu, pomůže vám s naháněním ovcí na pastvě. Hrozně rád spí ve stodole. Jestli se ho můžeš ujmout, přijď za Baxterem. Nemůžem si vzít psa?
že by chodil s náma, to by bylo fajn. Vrátíš? Co s mojím domem? Řekni o tom tom, Geralte. Jest już bezpiecznie. Ale mam też przykrą wiadomość. Znalazłem twojego brata zamurowanego za ścianą. I to. Ale o tom je co ví? A więc to Roderick. To mój mąż go zabił na niebiosa. Przykro mi. Prawda bywa okrutna. Ale... Czasu nie da się cofnąć. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie, może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Nechal jsem ci tak tam, Bobby. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Miej se, tetka. Mówiłam ci już, że to nie żadne upiory. To baronowi sobie konne gonitwy urządzają. Ja jsem úplně se čekal, že... Že řekne, že to jsou elfové, že to ví, jsem si říkal, tyhle taková ta. A mimochodem, já se si teď všim tady ty scenérie, dívejte. Nílen. A za ním ta Magre, jak ho sleduje vzadu, dívej. Raději čumí. Nevím, jestli se jmenuje Magda. Šukám Nilena, myšlivého. Znalazłeś, čeho chceš. Jestem Wiedźminem, znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed brzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Cios i wszystko dziwnego. Nie zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Hasio stradzio, uwidzimy. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Ten usmrkanec rzeźnikowo. Ne, to je Glena jako... Ona Glena, já myslel. Malýho Glena. Jesteš Glena? Já. Chrząstki i szpik mám tylko na sprzedaż, ale musíte začekať, až opravě do końca. To má jaký pěkný výstřih, podívej. Otoď se, Geralte. Dívej. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Te dziwnie by się to... A może zachowywała się dziwnie? To sam nie wiedział, że to rej w cutscenach. Nie, ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie juchy dopadły. Rzeźnik we Walenu. Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakeśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko upadłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? No jasne, kupię mnie co. Nie mógł. Dzięki, bywaj. Bywaj. Usoplęcie. Powiedz mi co. Miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki.
Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Kulianie. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dziecię Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy z chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie ma. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, z przodu szła. To nie widziałem. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Inna ma rada. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Ej, najdu. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, wiedźminach. Nie macie serca. Ty, a cię. Widzisz, co sobą provedu. Widzisz, co sobą Nilen provede. To raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Co było za pazury? Zapach rozkładającego się ciała. Dosłownie rozerwał mi wszędzie wokół. Nie ma wątpliwości, to wilkołak. Muszę się mieć na baczności. To chłopska noha. To się nebude Hana, ne? Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Ale smrad. U nas to tachne. Rybářská, ne, nevidíš ty ryby. Notatky. Ciekawe, kto je spisał. Jsem ten, který... Jsem. To nezměním. Košile upletené z petržele a lektvary ze slz panen by se možná mohly hodit do příběhu starých žen. Ale ne pro mě. Je čas se s tím smířit. Díky Hanině lásce a železné kázni jsem našel způsob, jak to zvládnout. Ale nesmím se zapomenout schovat v lesích, než vyjde úplněk. Musím jít někam daleko od ostatních, daleko od Hany. Útok přijde a odejde.
Zbudím se se zraněním na rukou a s chutí krve v ústech. Možná, že je lepší, když si to nepamatuju. Zabíjet kořist pomocí luku a šípu je jedna věc. Roztrhat ji na kusy drápy a tesáky. Alespoň, že tady hluboko v lesích žádným lidem neublížím. Milosrdná melitelé, ochraňuj kohokoliv, kdo přijde příliš blízko. Najdi roupě vlkodlaka. Nie! Přestaň! Nie rób mu krzywdy! O co tady sakra jde? To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz. Ja go kocham. Naprawdę kocham. Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd. Zostaw nas. Żenska, ty si blázen. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz zabiję świadomie. To sprawa między wami. Nie będę się wtrącał. Ale jeśli jeszcze raz staniesz mi na drodze, zabiję cię. Nie! Litości! Ty nie miałaś litości dla własnej siostry. Powiedziałem, że cię zabiję. Wiem, co powiedziałeś. Zrób to! Jeśli chcesz popełnić samobójstwo, po prostu powieś się na lejcach. W gruncie rzeczy zawsze byłem tchórzem. Zrób to, proszę. A tady jsem neměl na výběr, jo? Proč? Sfajtím Mervida pěstma. Změna alfa. I bez znamení, hele.